A żeby zrozumieć dalszy tok tej powieści, wypada nam teraz cofnąć się w tył o rok cały i zatrzymać się na chwilę w Warszawie. Owóż wtedy działo się to w roku 1793 w samą rocznicę koronacji królewskiej. W dzień ten odbywały się zwykle solenne nabożeństwa w kościołach. Wszystkie gwardie i wojska konsystujące w Warszawie występowały w największej paradzie. Po rogach ulic porozstawiane były konne i piesze patrole. I tłumy ludu zalegały ulice i place, osobliwie też te, którędy w wielkiej paradzie miał przeciągać sam król z swoim licznym i świetnym orszakiem. Tak też było i dzisiaj. Nieprzeliczone tłumy rozmaitego ludu snuły się tam i sam po krakowskim przedmieściu, gwarząc o tym i owym i przyrównując obchód dzisiejszy do różnych innych obchodów, jako Bożego Ciała, Konstytucji 3 Maja i założenia węgielnego kamienia do Kościoła pod tytułem Opatrzności i innych tym podobnych. Pomiędzy te gromady ludu, po obydwóch stronach ulic przeciągające, Przeleciała czasem jakaś paradna kareta, otoczona pozłocistymi hajdukami lub bośniakami, to znowu inna, poprzedzona lauframi, a ciągnąca za sobą kilkunastu nadwornej husarii, to przesunęło się kilku jeźdźców paradnych na przepysznie ubranych koniach, to cały oddział tej lub owej konnicy śpieszący kłusem na przeznaczone dla siebie miejsce. A kiedy to się działo, jedną z bocznych ulic, prowadzących na krakowskie przedmieście, nadjechała skromna. Parokonna kareta, która chciała zapewne wjechać w ową główną, tłumem nabitą ulicę i nią pojechać dalej. Widząc to wszakże, dwaj gwardiacy konni koronni, którzy stali na rogu ulicy i mieli nakaz nie przepuszczania żadnego powozu, dali z daleka znak Stangretowi, aby nawrócił albo się w miejscu zatrzymał. Stangret stanął a obróciwszy się na koźle, zapukał do okienka i opowiadając paniom swoim, że dalej jechać nie można, spytał ich, co ma teraz uczynić. A w karecie siedziało dwie kobiet, bardzo różnych od siebie wiekiem. Jedna z nich była to niesędziwa, ale już poważna matrona, która lubo się stosowała ubiorem do mody i wybrednych wymagań wczesnej Warszawy, pamiętała jednak o tym, że wiek, przynoszący ze sobą siwiznę, oznacza strojom pewną granicę i nakazuje powagę. Druga zaś była to młodziutka i ledwie co dojrzewająca panienka. Była ona cudownie piękna. Jej twarz, więcej okrągła niż ściągła, składała się z najpiękniejszych jakie można wymarzyć rysów. Jej włosy ciemne, nadzwyczajnie bogate, delikatne i lśniące. Byłyby pewnie zaćmiły najpiękniejsze naówczas warkocze sławnej z piękności jenerałowej Grabowskiej, gdyby były chciały pójść z nią w zawody, a jej duże, czarne, myślące oczy byłyby zapewne zachwyciły samego króla, gdyby się były raz tylko pokazały na tych, na których bywał salonach. Ale to być nie mogło. Panienka ta bowiem była jeszcze tak młoda, w jej oczach było tyle niewinnego, niezaćmionego blasku. A w jej twarzy całej tyle porannej przedświtowej świeżości, że na pierwszy rzut oka nie trudno było odgadnąć, iż tam dusza śni jeszcze daleko więcej o kwiatkach wiosny i aniołach niebieskich niżeli o rzeczywistym otaczającym ją świecie, a o świetnych salonach szumiącej zabawami Warszawy marzy ledwie tak samo, jak o czarownych pałacach i królach z opowiadanych przez jej piastunki powieści. Kiedy więc Stangret zapytał, czy ma nawrócić, czy czekać, starsza z tych dam zamyśliła się trochę, a niecierpliwsza panienka spytała prędko. No i cóż my teraz poczniemy, ciociu? Doprawdy, sama nie wiem, co robić, odpowiedziała starsza. Objeżdżać to daleko i przyjedziemy za późno. Ha, to chyba już przejdźmy piechotą. I najlepiej piechotą, rzekł na to Stangret. Toż to już blisko i sucho, a ja tutaj zaczekam, a jak się skończy parada, za paniami przyjadę. Powiedziawszy to, ufny swym doświadczonym koniom, Stangret założył lejce na poręcz kozła i właśnie miał zeskoczyć na ziemię, aby drzwiczki otworzyć, kiedy wtem do karety zbliżył się jakiś młody człowiek i chwycił prędko prawą ręką za klamkę. Młody ten człowiek był po francusku, ale całkiem czarno ubrany. Na ramionach miał zarzucony piękny płaszczyk hiszpański, a na głowie maleńki trójgraniasty kapelusz. Twarz jego, lubo blada i z nosem troszeczkę zadartym, nie była wcale brzydką, tylko oczy czarne gorzały jakimś niezwyczajnym płomieniem i sprawiały trochę straszne wrażenie, do czego także niemało się przyczyniały jego czarne jak heban włosy, na przekurmodzie ani pudrowane, ani katagonem ujęte. Grzeczny ten kawaler! Na usługi damom pośpieszający, otworzył natychmiast drzwiczki i podał ramię wysiadającej z karety matronie. Ta, lubo widocznie nie była przygotowana na taką grzeczność całkiem nieznajomego człowieka, przyzwyczajona jednak do podobnego rodzaju grzeczności, przyjęła jego ramię z wdzięcznym na twarzy uśmiechem. Lecz kiedy przyszła kolej na tamtą, młoda panienka, obaczywszy tego człowieka, zbladła nagle jak ściana. Zmieniła się na twarzy prawie do niepoznania i zdawało się, jak gdyby była bliską omdlenia. Wrażenie to wszakże trwało tylko przez mgnienie oka, po czym widać było, że zebrała swe siły i nie podawszy wcale grzecznemu kawalerowi ramienia, zeskoczyła ze stopnia karety w przeciwległą mu stronę. Wśród tego czasu ciotka podziękowała za wyrządzoną sobie usługę pełnym wdzięczności, lecz milczącym ukłonem i obie dwie damy. Zostawiając skłaniającego się im kawalera przy karecie, przeszły na chodnik pod kamienicę. Postępując dalej prosto ku krakowskiemu przedmieściu, kiedy już się oddaliło o kilkanaście kroków od swego powozu, młoda panienka, która widocznie już odetchnęła swobodnie, pociągnęła ciotkę za połem płaszcza, mówiąc do niej półgłosem. – Moja ciociu, niech się ciocia oglądnie, bo mnie się zdaje, że on idzie za nami. – Któż taki? – Ale ten, ten przecie to ten. Ale któż taki moje dziecko, bo ja nic nie wiem. Ach, przecie to ten sam kupiec jakiś czy coś, co się co wieczór zjawia pod naszymi oknami, co ten list do mnie przysłał. Ach, do prawdy? To chodźmy prędko, bo się jeszcze gotów nas uczepić. To mówiąc przyśpieszyły kroku obie dwie damy i weszły właśnie na środek krakowskiego przedmieścia chcąc przebiec prędko na tamtą stronę ale w tymże momencie wypadł z bocznej ulicy przeciwnej cały oddział gwardii konnej koronnej i puścił się pędem do góry Tłumy ludu, snujące się po środku ulicy, prysnęły jak odstrzelone w boku chodnikom, a pod gwałtownym uderzeniem tych tłumów, kiedy jedna fala porwała ciotkę i gdzieś daleko za sobą uniosła, młoda panienka tak się nagle przelękła, że się zachwiała na nogach i upadła zemdlona na miejscu. Wtedy, szybki jak strzała, zjawił się przy niej ów czarno ubrany młodzian, porwał ją w swoje ramiona i jednym skokiem wniósł ją do sieni pierwszej lepszej kamienicy, której drzwi były otwarte. Wśród tego czasu oddział kawalerii przeleciał, a zanim zaczęły się sypać różnego rodzaju paradne poczty i powozy, tłumy ludu, widząc, że nie ma się już czego obawiać, a jest co podziwiać, spłynęły na powrót na ulicę schodników, i kiedy wszystkich oczy obróciły się ku przeciągającym, błyszczącym orszakom, nikt nie uważał i nie pamiętał, co się dopiero stało w tym miejscu. Ale tuż zaraz, przed drugą kamienicą, obok tej, do której została wniesiona omdlała panienka, stało pod ten czas dwóch innych młodzieńców. Wyszli oni właśnie przed chwilą ze swojego mieszkania i wysławszy swego ozłoconego strzelca po karetę, która stała opodal i nie mogła się do nich przez tłumy przecisnąć, patrzyli wprost na ulicę. Nie tak bardzo zajęci podziwianiem pańskich orszaków i karet, które zapewne już nieraz i z bliska widzieli, uważali to dobrze, że pośród tłumu, Jakaś młoda panienka zemdlała, i że ją jakiś młody człowiek, z mieszczańska ubrany, porwał w ramiona i uniósł. Wiedzieli nawet i to niewątpliwie, do której ją wniósł kamienicy. Czekali tedy przez jedną chwilkę cierpliwie, lecz kiedy minęła jedna chwilka i druga, z owej kamienicy nikt nie wychodził, młodzieniec blondyn, w polskie suknie przybrany, odezwał się do swego towarzysza. A co? Chyba chodźmy tam, bo to coś długo trwa, to trzeźwienie. – A co nam do tego? Czy to my marszałkowscy? – rzekł na to drugi, widać niewielką chęć mający do interwencji. Ale na to z niecierpliwością zawołał blondyn, biorąc tamtego pod ramię. – Ale chodź, no chodź, ta nieszczęśliwa to dama. – Otóż to, dlatego podobno tyś taki skory, że to dama, a jeszcze do tego młoda i podobno niebrzydka – rzekł na to tamten z uśmiechem i dał się pierwszemu, pomimo woli, pociągnąć za sobą.